Witam na kanale Kinga we Wrocławiu, gdzie wspólnie zwiedzać będziemy to piękne miasto. Dzisiaj chcę Was wziąć w podróż po legendach wrocławskich. Jest ich dużo, ale wybrałam trzy. Głównie dlatego, żeby pokazać Wam miejsca, które są związane też z tymi legendami, ale postaram się wykombinować więcej legend, więcej miejsc, ale to najwyżej w innym czasie. Dzisiaj natomiast przedstawię Wam legendę o kamiennej głowie w murze, o Kluzce, bramie kluskowej, i te dwie legendy będą na Ostrowie Tumskim. Trzecia legenda o mostku Pokutnic będzie na rynku. Także nie przedłużając, zapraszam Was. Mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze. Legenda opowiada o córce złotnika, która zakochała się w biedaku, w biednym synie czeladnika. Ojciec tej dziewczyny, gdy dowiedział się, z kogo za męża chce wziąć jego córka, powiedział kategoryczne nie. No, para bardzo się tym przejęła, więc młody biedak postanowił zdobyć te pieniądze i wyruszył w świat. Ale jak ludzie widzieli młodego człowieka, który żebra o pieniądze, myśleli, że to jakiś wariat, no i nie chcieli mu pomóc. Minął rok, minął kolejny rok. I gdy już ten młody biedak konał tak naprawdę na uboczu, gdzieś tam daleko od domu, znaleźli go zbójnicy. Postanowili, że nad biedakiem się zlitują i pomogą mu wydobrzeć. Warunek był jednak taki, że dopóki oni jechali na rozboje i zdobywali skarb, młody czeladnik miał być w ich kryjówce i pilnować tych łupów, tych wszystkich skarbów. A jak wydobrzeje i będzie miał już się dobrze, będzie z nim na rozboje jeździł. No i okej, deal był jasny. I pewnego dnia, kiedy młody czeladnik, czyli ten biedak, wyzdrowiał i miał pojechać na pierwszą wyprawę z tymi złodziejami, okazało się, że grupa nie wróciła. Nie wróciła też na drugi dzień, i za tydzień, i za miesiąc. No cóż, tyle skarbów, no to dawaj. Młody czeladnik postanowił wziąć cały skarb dla siebie, tak? Skoro on jest tutaj panem, do tej pory był, więc dlaczego miałby sobie tego nie brać, nie wziąć wszystkiego. Wziął ten skarb, no i stał się bogaty. Zasiadł jednego z koni, którego miał też w kryjówce, i postanowił wrócić do domu. Ale młody biedak, wracając do miasteczka, wiedział, że coś się święci, że coś jest nie tak. Mijając katedrę, zauważył, że no, czyjś pogrzeb jest, ludzie wychodzą smutni, więc postanowił zapytać się, co się dzieje, kto zmarł. No i jeden z mieszkańców powiedział, że to córka złotnika zmarła, że pękło jej serce, ponieważ no, ojciec zabronił jej związać się z miłością jej życia. I z tej tęsknoty i z tego wszystkiego po prostu zmarła. Młody biedak, już nazwijmy to tak, żeby było wiadomo, o co chodzi, o kogo chodzi, młody biedak no, zdenerwował się. I tutaj w sumie przyszła mu z pomocą pogoda, bo w ten dzień zbierało się na burzę i zakradł się do domu swojego niedoszłego teścia, złotnika, i podłożył ogień. Żeby lepiej widzieć, jak teścio płonie, wszedł na wieżę katedry. No i gdy tak obserwował, jak teścio płonie, nie zauważył, umknęło mu to, że rozprzestrzeniający się ogień zajął również katedrę, więc i on musi uciekać. Niestety, zanim się zorientował, że katedra też płonie i chciał uciec, dziury, w której trzymał głowę i obserwował ten pożar, zacieśniły się i po prostu on nie mógł już wyjść. Pożar również i jego, dlatego jego twarz jest zatrzymana w niemym krzyku. Mam nadzieję, że nie słychać tego remontu.
Legenda opowiada o małżeństwie. On lubił dobrze zjeść, ona fantastycznie gotowała. Jej popisowym daniem i ulubionym jej męża były kluski śląskie. Jadł w każdy dzień, w każdą noc, nie chciał spróbować nawet klusek śląskich czyichś innych, bo jego żony były the best. Któregoś dnia, niestety, jego żona zmarła, więc on chodził smutny. Nie wiem, czy bardziej tęsknił za żoną, czy za kluskami śląskimi. W każdym razie, któregoś dnia przyjechał do Wrocławia na targ. No i tak się zmęczył tą podróżą i chodzeniem, że postanowił przycupnąć sobie na moment pod bramą, którą widzimy z tyłu. I drzemając, śniło mu się niebo wypełnione aniołami. No i tam gdzieś próbował dostrzec swoją żonę, ale nigdzie jej nie było. Nagle podchodzi do niego i mówi, prosi go wręcz, żeby przestał się smucić, bo jej się serce kraje, jak widzi, że on jest taki smutny, tęskni i za nią, i za kluskami. I nie może zaznać tutaj spokoju w niebie, no bo nie może, no bo widzi, że on się smuci. Więc daje mu prezent. Tym prezentem okazała się miska klusek śląskich. Gdy jej mąż obudził się, zobaczył przy sobie, że ma miskę klusek śląskich. Nie zastanawiając się długo, postanowił szamać wszystko, no prawie wszystko, bo powiedział sobie, że okej, to w ramach takiej pamiątki, co się tutaj wydarzyło, zostawi jedną kluskę śląską, żeby pamiętać, tak, to wielkie wydarzenie, że mu się przyśniła żona, że zostawiła mu te kluski śląskie. Zostawił tą jedną kluskę, ale był łakomczuchem, więc mówi, a dobra, co ja będę zostawiał pamiątki, zjem. I gdy chwycił tą ostatnią kluskę i chciał ją włożyć do buzi, ta uciekła mu z ręki i wskoczyła na bramę, tutaj na bramę na murku. Wieść o tym rozniosła się po całej wiosce i gdy z biegiem czasu chciano zdjąć tą kluskę z tej bramy, okazało się, że skamieniała i została na dobre. Ostatnią legendę, którą chcę Wam przedstawić, jest to legenda o mostku pokutnic. Jestem właśnie w katedrze świętej Marii Magdaleny, gdzie znajduje się właśnie ten most. Legenda ta mówi o tym, że była sobie dziewczyna, która miała sznur adoratorów, lubiła zabawę, lubiła korzystać z życia, no i korzystała, jak mogła. No i pewnego dnia, wiadomo, już rodzina, ola Boga, coś z ciebie dziewoją wyrosło, jak ty nie chcesz męża i tak dalej. Więc ona wprost mówiła, że ona nie chce jeszcze się bawić w żonę, w gosposie, w nianie małych bąbelków, więc któregoś dnia matka zaprowadziła ją właśnie pod katedrę świętej Marii Magdaleny i pokazała mostek, który znajdował się nad ich głową. I opowiedziała właśnie historię, że na tym mostku znajdują się dusze właśnie takich dziewo i panien, które były bardzo podobne do niej, które też lubiły zabawę, nie chciały małżeństwa, nie chciały sprzątać, to się łączy w sumie, nie wiem. W każdym razie ich dusze teraz pokutują już do końca życia i będą do końca już sprzątać ten mostek za karę, że nie chciały właśnie wyjść za mąż, że czerpały z życia póki mogły. No i legenda ta moja kończy się w ten sposób, że ta córka z matką wróciły do domu, córka się przestraszyła w tej historii, wybrała sobie najlepszego kandydata ze swoich adoratorów, poślubiła go i była przykładną matką i gosposią. I perfekcyjnie zamiatała swój dom, a nie most. Tu, gdzie zaczynaliśmy, tam kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkach i tak dalej, komentarzach. Albo nie wiem, napiszcie może w komentarzu, jak będziecie chcieli, jakąś konkretną legendę, żebym spróbowała znaleźć to miejsce. Albo opowiedzieć o jakiejś innej legendzie, którą może chcielibyście poznać lepiej. W każdym razie jestem otwarta. Dzięki za oglądanie.